Piłkarze Brukbetu Termaliki Nieciecza po dwóch wyjazdowych porażkach w Krakowie i Gliwicach powracają na swój stadion. Ich najbliższym rywalem będzie ekipa Korony Kielce. To drużyna zajmująca obecnie ostatnie miejsce w tabeli Lotto Ekstraklasy. Piłkarze prowadzeni przez trenera Czesława Michniewicza spadli na czwartą pozycję. W najbliższym meczu będą chcieli przerwać tę niekorzystną serię porażek. Spędziłem 6 lat, przepięknie 6 lat i dobrze się czułem w tym klubu i... No zobaczymy, to będzie trudne spotkanie na pewno. Korona jest w lekkim kryzysie, ale pokazali w ostatnim meczu z Legią, że potrafią grać piłkę i nawet w pewnym momencie lepiej się prezentowali od przeciwnika, dopóki grali w 11 na 11. Niestety nie mieli szczęścia, bo zawodnik wykluczony i później im się ciężko grało i przegrali. No to teraz jest czas, żeby się zmierzyć Termalicy z Koroną Kielce i na pewno spodziewamy się ciężkiego meczu. Myślę, że będzie ważną rolą środek pola. Jeżeli nam się uda zdominować w środku pola, to myślę, że uda nam się rozstrzygnąć ten mecz na naszą korzyść. Początek sobotniego spotkania na stadionie w Niecieczy o godzinie 15:30.